programie Anna Lis, Zasłużeni Kaliszani. W dzisiejszym programie gościć będziemy prezydenta II Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego. Witam Pana. Witam Panią i Państwa przed telewizorami. Chciałabym zadać Panu kilka pytań. Z przyjemnością odpowiem na nie. Bardzo się cieszę. Niech więc opowie Pan o swoich latach młodzieńczych oraz powiązaniu z miastem Kaliszem. Cóż, urodziłam się 15 marca 1869 roku właśnie w Kaliszu. Stąd też pochodzą moi rodzice Felix i Florentyna. Kalisz na zawsze pozostanie w moim sercu jako moje miasto rodzinne. Tu się wychowałem i uczęszczałem do męskiego gimnazjum. Studiowałem natomiast w Warszawie. Jakie były Pańskie działania w Polsce przedwojennej w związku z chęcią wyzwolenia kraju spod jarzma zaborców? Już na studiach byłem członkiem organizacji Centralizacji Związku Młodzieży Polskiej Z. Następnie działałem w Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednak z powodu licznych aresztowań musiałem wyemigrować. Gdy powróciłem, stałem się pośrednikiem między komitetami, a także sprowadzałem broń. Później jednak zrezygnowałem z członkostwa w PPS. Zacząłem prowadzić działalność spółdzielczą. Podczas wojny częściowo przebywałem w Rosji. Był Pan w pewnym sensie człowiekiem dwóch skłóconych partii? Zgadza się. Już w 1918 roku prowadziłem rozmowy z Józefem Piłsudskim, by pogodzić właśnie PPS skłóconą z tendencją. Już wtedy zostałem zapytany przez Piłsudskiego o to, na jakim stanowisku kompromisowego rządu widzę samego siebie. Jednak uważałem, że nie jestem jeszcze do tego gotowy. Tak, kompromisowy rząd to idealne określenie dla rządu Ignacego Paderewskiego. Ja, tak jak sama Pani zauważyła, również byłem człowiekiem kompromisowym między dwoma skłóconymi partiami. Myślę, że właśnie dlatego dobrze pasowałem do tego rządu. Tak właśnie zaczęła się moja kariera w wielkiej polityce. Zająłem stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Podobne stanowisko objąłem w rządzie Skuleckiego, który był następny. Jednak po jego upadku byłem zniechęcony i zmęczony polityką i zacząłem być postrzegany nie jako neutralny. Obie partie były do mnie zniechęcone, gdyż uważały, że jestem człowiekiem partii przeciwnej. Czy to prawda, że był Pan jednym z twórców Konstytucji Marcowej? Zgadza się, owszem. Zajmowałem się tym, gdy byłem członkiem Prezydium Ministrów. Przejdźmy więc do najważniejszego aspektu Pańskiej kariery politycznej – prezydentury. Jak doszedł Pan do tego stanowiska? Startowałem już we wcześniejszych wyborach, które wygrał Gabriel Narkowicz. Po jego tragicznej śmierci w zamachu spróbowałem raz jeszcze i już w pierwszej turze zostałem wybrany. Co oznaczało wtedy bycie prezydentem? Przede wszystkim nie było łatwo utworzyć rząd. Wciąż powierzałem to zadanie nowym osobom, by za każdym razem się zanieść. Rządy w tych czasach były naprawdę wyjątkowo trudne. Jednak za duży sukces uważam reformę walutową, która została wprowadzona właśnie za moich rządów. I brałem też czynny udział w przygotowaniu tej ustawy wraz z moim przyjacielem Władysławem Grabskim. Doszliśmy więc do ostatniego momentu Pańskiej kariery, czyli rezygnacji ze stanowiska. Jak się ona odbyła? Pomimo moich pertraktacji z Piłsudskim, doszło do przewrotu majowego. W sytuacji zagrożenia wojną domową postanowiłem zrezygnować ze stanowiska wraz z resztą rządu. Po tym wydarzeniu zdecydowałem się całkowicie wycofać z polityki. Bardzo dziękuję więc Panu za wyczerpujące odpowiedzi. Ja również dziękuję. To wszystko na dziś. A z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim rozmawiała Anna.